Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Powiemy teraz w kursie o symulacjach rigidbody i o kolizjach, które są z nimi związane. Włącza także wyświetlanie klawiszy, aby można było zobaczyć, co tak naprawdę na scenie się dzieje. Na początek uruchamiam panel po lewej stronie za pomocą klawisza T, przełączam się do zakładki Physics, no i nie mam żadnego obiektu, w związku z tym na początku dodam plane'a. Ten plane przeskaluję 5 razy, aby uzyskać jakąś w miarę ogarniętą podłogę, na której będziemy prowadzili nasze dociekania, a następnie dodam go jako obiekt pasywny do świata fizyki. Następnie dodam do sceny zwykły obiekt typu cube, uniosę go może kilka jednostek ponad powierzchnię i dodam go jako obiekt aktywny. I od tego momentu począwszy mogę nacisnąć Alt-A, aby uzyskać ładnie zrobioną symulację fizyki. Pierwsza rzecz, którą zobaczymy, to to, że obiekt spadając na tego plane'a minimalnie, ale zawsze go przebija. Jest tutaj taki moment, w którym następuje to przebicie. Być może nawet jeżeli przesunę się teraz w osi czasu, będzie można to ustawić jakoś. Zobaczymy. Proszę zobaczyć. Tutaj następuje przebicie tych dwóch obiektów. To znaczy, przebity jest plane tym spadającym cubem. Jest to, można powiedzieć, błąd silnika fizyki i można się przed tym zabezpieczyć na różne sposoby. Więc teraz powiemy sobie troszeczkę o kolizjach i o tym, jak je definiować. Pierwszy sposób na zdefiniowanie kolizji jest taki, że klikamy na obiekt i wybieramy sobie z Object Tools w panelu Rigid Body Tools polecenie Change Shape. Pojawia się wtedy menu Change Collision Shape, w którym możemy wybrać sobie różne strefy kolizji dla tego zaznaczonego obiektu. W podobny sposób możemy to zrobić na panelu fizyki, klikając w ostatni guzik w panelach po prawej stronie. Tam, gdzie jest włączony guzik Rigid Body, mamy panel Rigid Body, a poniżej Rigid Body Collisions i jest tam coś takiego jak Shape, które teraz wybrane jest jako Convex Hull. Tak samo mamy dla Plane'a mamy wybrane kolizję typu Mesh. A więc teraz możemy zmienić taką kolizję na przykład na coś takiego jak Box. Tak samo możemy zrobić również dla Plane'a. Box to jest kolizja, która liczy się najszybciej ze wszystkich. I teraz jeżeli uruchomię symulację, to zobaczę, że ten klocek już jakby ustawił się idealnie na wysokości, na której jest Plane. Nie ma tutaj żadnej dziury. Nadal natomiast obserwujemy przenikanie się tych dwóch obiektów. Teraz ta kolizja ma to do siebie, że liczy się dość precyzyjnie, dlatego że Blender wie, jaki jest kształt tych obiektów i tak dalej. Natomiast w oryginalnym przypadku miałem tutaj ustawiony mesh, a tutaj było coś takiego jak convex hull. W tym przypadku istnieje pewna niewielka granica pomiędzy obiektem a jego podłożem. I ta granica tutaj wynosi dokładnie 400 jednostki Blendera. Jest to granica, która została domyślnie ustawiona jako czułość kolizji. Czułość kolizji jest po prostu odległość minimalna pomiędzy obiektami, w której one już są w trakcie kolizji, czy może po przekroczeniu której. Zatem jeżeli ten margines ustawię na 0, to w tym momencie, jeżeli zobaczymy co będzie, nie będę miał tutaj żadnego odstępu. Widać, że teraz przy bardzo dużym powiększeniu istnieje także coś takiego jak niestabilność tego silnika fizyki, ta kostka pływa, to są mikronowe dosłownie zmiany. No i po dojściu do 250 klatek prawdopodobnie ta animacja się kończy po prostu i tyle. Tak to wygląda. Oczywiście trzeba sprawdzić także, co mamy dla kostki. Być może kostka też ma jakiś minimalny margines, jak widać nie. Ale jest tutaj ten collision margin odhaczony, to znaczy, że on nie jest w ogóle włączony. Jeżeli go włączę i ustawię na 0, wtedy zobaczymy, że prawdopodobnie będzie to już wszystko doskonale do siebie dopasowane. Proszę zobaczyć, że jednak nie, ale jest to tak minimalna zmiana, że to jest maksymalne powiększenie w Blenderze i ta minimalna zmiana pozostanie już. Dobra, więc to jest jedna z rzeczy, które możemy kontrolować. Oczywiście, jeżeli dla dowolnego z tych obiektów ustawię ten margines na 1, tak samo na przykład dla kostki ustawię go na 1, ok, tutaj dam również 1, to się okaże, że ta kostka zostanie wyrwana z tego mojego plane'a i będzie ustawiona dwie jednostki powyżej, ponieważ teraz dla każdego z obiektów kolizja jest rzędu 1. A więc tak naprawdę dookoła kostki istnieje teraz sfera znacznie większa niż ona sama i to jest coś, co powoduje, że obiekty nie będą się przenikały. Jeżeli kostka spadnie, to już wcześniej nastąpi kolizja i wtedy można oczekiwać, że nie dojdzie do przenikania się tych dwóch obiektów. Jeżeli ustawię 1/10 na przykład dla plane'a, znaczy dla cube'a i dla plane'a 1/10, to być może takie kolizje wystarczą na to, aby nie nastąpiło przenikanie. Być może to trzeba dać jeszcze mniejsze. Weźmy sobie 0,5, ale to jest prawie tyle samo, co było, w związku z tym już tutaj nic nie muszę kombinować. Tak wyglądają strefy kolizji. Oczywiście, jeżeli włączę widok siatki, możemy zmienić tą strefę kolizji na inny kształt. Zamiast tego, że mam teraz na przykład wybrany convex hull, mogę wybrać box. To jest bardzo prosta strefa kolizji. Mogę wybrać sphere. W tym momencie mam kulkę
wewnątrz tego klocka i narożniki nie będą traktowane jako obiekty podczas zdarzenia. Na przykład, jeżeli taki klocek upadnie, to on będzie sobie spokojnie stał. Jeżeli go przekręcę, to nie nastąpi żadne odbicie. Proszę zobaczyć, on po prostu stoi. Dla niego strefa kolizji teraz wygląda jak kulka. Mogę także zmienić sobie kształt, na przykład na kapsułę. To jest podobne do kulki, z tym, że troszeczkę inaczej się zachowuje. Jak widać, tutaj następuje jakiś obrót. Klocek szuka swojego punktu równowagi, czyli takiego miejsca, w którym nie będzie już się musiał toczyć. Możemy także wybrać sobie cylinder. To się przydaje na przykład do gier. Wtedy wewnątrz klocka strefa kolizji jest traktowana jak cylinder. Możemy go oczywiście tutaj opuścić i on się będzie jakoś tam podobnie do cylindra zachowywał. Okay? Teraz leży na boku. Możemy także wybrać stożek. Stożek wygląda fajnie, ponieważ ustawia się oczywiście tak, jak to byłby stożek. No i na samym końcu mamy strefę kolizji taką jak convex, hull i mesh. W zasadzie one są w pewnym sensie podobne, przynajmniej dla takiego prostego obiektu, jakim jest klocek. Ale jeżeli ten klocek zastąpi jakimś innym obiektem, który jest bardziej skomplikowany, na przykład zrobimy sobie z takiego klocka coś na kształt, powiedzmy sobie, obiektu przypominającego literkę U. Weźmy na przykład coś takiego i tutaj coś takiego, będę miał tego typu obiekt, to w tym momencie, w przypadku, gdy dodam go do sceny i ustawię mu kolizję na convex hull, to nie będzie tutaj można wejść pomiędzy te dwa ramiona tego obiektu. Możemy to zaobserwować, dodając do sceny na przykład jeszcze stożek. Stożek to jest coś, co każdy wie, jak wygląda, tak myślę przynajmniej. Możemy ten stożek postawić na samym dole, tak aby stanowił swego rodzaju pułapkę dla tego dużego obiektu. No i dobrze, podniosę go teraz do góry trochę. Stożkowi również dodam cechę bycia aktywnym. Jeżeli całą symulację uruchomię, to zobaczymy, że ten obiekt spadł i leży na stożku. Nie wpadł jakby w głąb ten stożek. To dlatego, że strefa kolizji teraz na tym obiekcie to jest convex hull właśnie. Zamiast convex hull, czyli takiej strefy opinającej dookoła ten obiekt, takiego cage'a można powiedzieć, mogę wybrać sobie coś innego. I to coś innego to jest precyzyjnie liczona strefa kolizji, która nazywa się właśnie mesh. A więc mesh to jest coś, co będzie liczyło się w taki sposób. Proszę zobaczyć, spadł i spokojnie sobie stoi. Stożek się zmieścił w środku. Tego typu strefa kolizji przydaje się do robienia różnego rodzaju obiektów, które nie są wypukłe. A więc na przykład możemy mieć torus. Pytanie, czy torus jest obiektem wypukłym? Zostawiam, że tak powiem, użytkownikom. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Jeżeli obrócę sobie te torusy w taki sposób, żeby stały na przykład tak jak jakiś łańcuch czy coś takiego, to wtedy mogę ustawić im strefę kolizji tylko i wyłącznie typu mesh, ponieważ w innym przypadku one się porozrywają. Jeżeli dodam je domyślnie do świata, zaznaczając, wciskając guzik Add Active, to one się po prostu powinny rozerwać. Tylko teraz muszę ustawić je na początku animacji i proszę, bach, rozlatują się. Nawet dlatego, że mają ten convex hull. Zamiast tego powinny mieć ustawiony mesh. A więc mogę teraz dla każdego obiektu wybrać mesh. Dlatego również wybiorę mesh. Dlatego również. I w ten sposób spowoduje, że te obiekty nagle przestaną się rozpadać. Teraz tworzą jakąś w miarę ogarniętą bryłę, która składa się z takich pojedynczych ogniw. Jeżeli jeden z tych obiektów ustawię jako obiekt passive, wtedy pozostałe obiekty będą na nim wisieć. Otrzymam w ten sposób coś na kształt łańcucha. Jest to lekko niestabilna symulacja. Te obiekty próbują się zerwać, próbują przeniknąć swoje wzajemne siatki. No i teraz animacja się zakończyła na klatce 250. Tak wyglądają strefy kolizji. Ale oprócz tego, że mówimy o strefach kolizji, możemy także powiedzieć o tym, że istnieją kolizje sprężyste i niesprężyste. Aby to pokazać, potrzebuję znowuż kostki, albo na przykład kulki. Niech to będzie Icosphere. Ten Icosphere dodam jako obiekt aktywny. Shape, dlatego Icosphere zmienię na Sphere, chociaż normalnie jest convex hull, ale Sphere będzie liczył się szybciej. Jeżeli teraz upuszczę taką kulkę, ona sobie będzie stała. No i teraz tak. Istnieje coś takiego jak tarcie. Jest tutaj taki parametr jak Surface Response. Tarcie w tym momencie, określane jako friction, wynosi 0,5, czyli jest taką średnią wartością między brakiem tarcia i tarciem maksymalnym. Tarcie maksymalne wygląda w ten sposób, brak tarcia wygląda w ten sposób. Nic ciekawego, ale jeżeli przekręcę troszeczkę moją płaszczyznę tak, żeby była lekko ukośnie, to w tym momencie ten brak tarcia może stać się zauważalny. Proszę zobaczyć, friction jest 0, upuszczam obiekt i teraz widać, że kulka się zsuwa, ale jednocześnie sama z siebie się nie obraca. Jeżeli będę miał tutaj na scenie kostkę, którą postawię obok, dodam jako aktywną, usunę z niej tarcie, ustawię także strefę kolizji na box, to oba te obiekty spadną i będą się po prostu przesuwać. Tak to wygląda. Gdyby teraz ustawić dla tych obiektów tarcie maksymalne, to
to takie przesuwanie dla kostki już by nie nastąpiło. Ona po prostu za mocno by tarła, za mocno by się zaczepiała o podłoże. Natomiast widzimy, że kulka teraz się kręci, ponieważ to jest normalna cecha strefy kolizji, takiej jak sfir. Gdybym takie sfir ustawił również dla klocka, to i klocek zachowywałby się jak kulka. W związku z tym miałbym oba obiekty, które się zachowują tak samo jak kule, chociaż różnią się zupełnie kształtem. Mogę także ustawić sobie coś takiego jak friction, powiedzmy sobie na 0,5. To jest taka średnia wartość, w miarę dobra do różnych zastosowań. Oczywiście należy z tym eksperymentować i dobrać swoje własne parametry, ale mogę także zmienić coś takiego jak odbijalność, bounciness. Bounciness to jest parametr względny znowuż, który określa, jak mocno obiekt się odbija, jak bardzo jest sprężysty. Teraz mamy bounciness równe 0, także widać jakieś niewielkie takie szarpnięcie, odbicie delikatne tej kostki, ale tak naprawdę nie ma za bardzo o czym mówić. Jeżeli ustawię maksymalną sprężystość dla kostki, to ona w tym momencie nadal się nie odbija za dobrze, ale to dlatego, że ten plane, który tutaj jest, tłumi tą sprężystość kostki. On po prostu jest na tyle elastyczny, na tyle miękki, że nie ma się od niego jak odbić, bo on przypomina takie błotko czy coś takiego. Dla niego również ustawię bounciness na 1. Wtedy zobaczymy, że kostka odbiła się całkowicie sprężyście i każde zdarzenie z tym plane'em powoduje odbicie. Tak więc taka kostka, spadając na taki plane, nigdy się nie uspokoi. Zawsze będzie 100% energii transferowana do kostki podczas odbicia i ona tej energii po prostu nie straci. Jeżeli bounciness ustawię na 0,5 na przykład, na wartość taką połowiczną dla obu tych obiektów, to mogę liczyć na to, że kostka się trochę podbija, ale po jakimś czasie po prostu zamrze, czy też zatrzyma się w bezruchu. Ustawmy 0,8. I teraz widać, że troszkę chętniej podskakuje, mimo swojej masy, którą tam ma. Tak to wygląda. A więc mamy tutaj różnego rodzaju ustawienia, dosyć ciekawe. A ostatni parametr w tym Rigid Body Collisions jest coś takiego jak Collision Groups. Możemy zdefiniować obiekty, które są w różnych grupach kolizji i dzięki temu mogą ze sobą kolidować albo mogą ze sobą nie kolidować. Jeżeli na przykład ten plane przeniosę do grupy kolizji zupełnie innej, to w tym momencie te obiekty nie będą z nim już wchodziły w kolizję. Natomiast inne, które z takim obiektem mogłyby kolidować, bo będą w tej samej grupie, nadal mogą w tej kolizji brać udział. Jeżeli dodam sobie jeszcze Icosphere do sceny, ustawię sobie Convex Hull, to jest akurat dobra strefa kolizji, bounciness mogę podnieść i dodam do kolizji grupy takiej samej jak ten plane, to wtedy na przykład ten obiekt będzie podskakiwał lub się odbijał, a te dwa nie. A więc możemy sterować, co tak naprawdę przenika przez to, co również może prowadzić do uzyskania bardzo fajnych, ciekawych efektów. Myślę, że to jest wszystko, co można powiedzieć na temat kolizji tutaj, współczynników tarcia i odbijalności obiektów. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do innych tutoriali. Do zobaczenia.